Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na horoskop na tydzień 10 od 7 do 13 marca. Dobry wieczór. Jak Wasze nastroje? Witam Was wszystkich na Facebooku, witam na Instagramie, kochani. Dobry wieczór. Zdecydowałam się dzisiaj na tą formę, bo niedługo mnie już chwilka nie będzie i myślę, że czas jest również taki, że lepiej na żywo. Dobry wieczór. Cześć Kasiu. Witam Was serdecznie, kochani. Dobry wieczór. Jak się czujecie? Jak Wasze nastroje poniedziałkowe i tygodniowe, początkiem tygodnia? Dobry wieczór. Witam Instagram, witam Facebook. Podwójna transmisja, tu lub tu, jeśli ktoś nie lubi tłumów, denerwują Was komentarze, to zapraszam na Instagram. Dobry wieczór Wam. Zapraszam na horoskop. Dzisiaj, kochani, idziemy zgodnie z kołem astrologicznym, czyli od baranka do ryb. Zaczynamy, natomiast zanim będziemy wróżyć, to jeszcze Wam parę słów powiem o energii tego tygodnia. Dobry wieczór, piszcie skąd jesteście, kochani. Czyli na przykład znak i miejscowość, bądź państwo, z którego jesteście. Cześć, kochani, zbierajcie się, udostępniajcie i za chwileczkę zaczynamy. Karty mam już na stole, żeby nie przedłużać oczywiście, bo parę słów na temat tego tygodnia energii astrologicznych i numerologicznych tego tygodnia Wam przedstawię. Dobry wieczór. Miło Was widzieć nocną porą sowy. Dobrze, witam Niemcy, witam wszystkich. Kasiu, dużo zdrowia dla Ciebie, kochani. Dziś chyba na odwrót telefon. No chyba tak. Kochani, tak. Stojaki zamienione dzisiaj. Nie może być tak nudno cały czas. Dobry wieczór, kochani. Jeszcze raz wszystkim, którzy dołączają. Dla tych, którzy mnie nie znają, Wróżka Anna. Na co dzień mieszkam w Holandii i na co dzień pomagam Polakom przede wszystkim na emigracji poza granicami kraju. Ale również, jeśli mieszkasz w Polsce, masz ochotę spotkać się ze mną, zapraszam Ciebie online. Osobiście spotkasz się ze mną w Amsterdamie. Bądź online, cały świat, zapraszam, Polacy są przecież na całym świecie. Dobry wieczór, Londyn, cześć kochani. Kochani, parę też ogłoszeń. Wszystkie osoby, które tutaj napisały do mnie wiadomość, bądź jesteśmy w trakcie jakichś rozmów, otrzymacie ode mnie odpowiedzi, także bądźcie spokojni. Natomiast osoby, które chcą się umówić na nowe terminy, czy też nowe rytuały, kochani, zapraszam Was od 1 maja, ponieważ do 1 maja już nie mam miejsc, ale też w międzyczasie będę na urlopie, kochani. Pozdrawiam Warszawę oczywiście. A także jeśli chcesz się umówić, to dopiero mogę zaproponować Tobie termin na od 1 maja. Jeżeli ewentualnie możesz się gdzieś tam dorzucić jeszcze do rytuałów przyciągających około 15, tutaj, około 15 marca. Ewa pisze, że uwielbia moje makijaże. No nie mogę po prostu. Zawsze mnie czymś rozbawicie. Fajne to jest. Dobry wieczór wszystkim tym, którzy dołączają. Jeśli jesteś pierwszy raz, wpisz jedyneczkę, żebym wiedziała po prostu, że jesteś pierwszy raz. Także jeśli tutaj dołączacie pierwszy raz, to proszę bardzo, rozgoście się tutaj. Kochani, no jesteśmy po nowiu księżyca w zodiakalnych rybkach. Rybki trochę dają w kość, bo dają nam totalne iluzje tutaj. Dobry wieczór wszystkim tym, którzy dołączają. Piszecie, że dużo się dzieje. No dużo się dzieje. Dużo się dzieje w świecie też. Także pamiętajcie, aby zachować spokój, bo tylko spokojna głowa jest bardzo silna i nie do zatrzymania, kochani. No i dobrze, ale Ewa mówi, że zboczenie zawodowe. Fajnie, czyli branża beauty. Cudownie. Kochani, dobrze. Jeżeli chcesz spotkać się ze mną osobiście, powtarzam, zapraszam do Amsterdamu, do Holandii. Jeżeli chcesz online, zapraszam cały Polaków z całego świata na spotkania, ale terminy, kochani, od 1 maja. Księżyc rośnie, także jesteśmy po nowiu księżyca w zodiakalnych rybkach.
No i kochani, powiedzcie, zwłaszcza Polska, jak się czujecie, jak wasze nastroje, jak wasza wojna domowa wewnętrzna się ma? Bo państwo podzielone na pół i nasilą się protesty w całym świecie za sprawą Marsa i tutaj Wenus. Mars i Wenus razem romansują, to wiemy, na niebie. Ale przeszli już w niedzielę do wodnika, także nic nas nie uratuje, ktoś tu pisał. No, mi się, kochani, już chce śmiać z tego, także no ja to wiedziałam już 10 lat temu, jak po prostu opuszczając mój kraj, moją po prostu macochę Polskę, mówiłam i uzasadniałam, dlaczego wyjeżdżam, bo mój wyjazd nie był przypadkowy z tego kraju, to śmiali się ze mnie i po prostu mówili, że wymyślam po prostu, że znalazłam sobie fajny pretekst. Natomiast, no, ale ci, którzy wiedzą, widzą dalej, nie mają tak łatwo. No właśnie, no właśnie. Widzę, że też flagi tutaj z profili Ukrainy w większości już zniknęły. Już ta euforia również zniknęła. Dzięki za energię. Kochani, no ale dobra, zachować trzeba spokój, zachować trzeba po prostu swoją równowagę wewnętrzną. Pamiętajcie o tym. Irlandię przytulam mocno również. Kochani, no dobra, wracamy do astrologii, ok? Bo parę słów wam chcę powiedzieć i potem horoskop dla poszczególnych znaków zodiaku. Także Księżyc rośnie, Wenus i Mars już przeszła do wodnika, czyli młodej planety. Wodnik jest młodą energią przede wszystkim, tak? Także i energia też troszeczkę się nam tutaj zmieni, ale właśnie w tym tygodniu nasilą się z pewnością protesty, to co wcześniej tutaj mówiłam. Na całym świecie będą protesty, przede wszystkim o wolność, ale też wewnątrz kraju mogą nasilić się protesty, czyli protesty wywołają protesty, tak? Fajnie, kochani. Asia przesyła flagę polską. Kochani, białe, czerwone serduszka dzisiaj sobie życzę. Jeśli masz taką ochotę, to jak najbardziej tutaj biało-czerwono. Chciałabym, żeby dzisiaj było. Pozdrawiam z Alp. Basiu, pozdrawiam cię serdecznie. Alpy, cudownie, cudownie. Także kto chce, niech pomaga, kto po prostu, ale jeśli ktoś nie ma ochoty pomagać, bądź ma inne spojrzenie na daną sprawę, nie zmuszajcie go do tego. Najgorsze jest, kiedy do obcego na podusi, a depczemy swojego, także, no ale to już jest taka nasza, jakby przywara naszego narodu, tak jest wszędzie, to nie jest tylko za granicą, ale przede wszystkim w Polsce. To jest bardzo przykre, walczmy z tym, kochani. No i dobrze, a wracając do astrologii jeszcze, Księżyc rośnie, z takich przyziemnych tematów, odbiegając troszkę od polityki, z przyziemnych tematów ten tydzień, od 7 do 13 marca, 10 tydzień w numerologii, dziesiątka jest numerem okrucieństwa, też pamiętajmy o tym. Także jedynka to jest przede wszystkim egoizm, tak? Jedynka to jestem ja jestem liderem. Zero podbija jedynkę, więc tydzień okrucieństwa. Z drugiej strony protesty, bo Wenus to pokój, Mars to wojna. Także spotykają się, znaczy spotykają, lecą na wodnika, że tak powiem, lżejsza energia, gdzie wodnik walczy o wolność, walczy o tutaj równość, o niezależność, choć wodnik jest też bardzo dualnym znakiem, o czym zaraz jeszcze powiem. Natomiast z przyziemnych spraw, kochani, tutaj z przyziemnych spraw Księżyc rośnie, więc ten tydzień nie jest dobry na odchudzanie, bo jeśli Księżyc rośnie, no to my też nabieramy tej wody, bo jesteśmy częścią natury, kochani, przede wszystkim, ale też zrezygnuj w tym tygodniu z soli i z pieczywa. Do wtorku, uwaga, nieudane zakupy, kochani, także jeżeli chcesz sobie coś kupić internetowo, czy planujesz jakiś ważny zakup, zrezygnuj z tego, a zacznij kupować na przykład od środy. Zrezygnuj do środy również z pielęgnacji paznokci, bo tutaj może to po prostu nie wyjść. Także
To znaczy, możesz być po prostu z usług wszelkich niezadowolony, jeśli chodzi o pielęgnację paznokci do środy, bądź mogą się przytrafić jakieś po prostu tutaj trudności, niepowodzenia. Ale jeśli też coś wykombinujesz przy paznokciach sam, to też ostrzegam Cię do środy, bądź uważny. Natomiast fantastyczny czas na pielęgnację włosów i farbowanie. Także wiem, że dla kobiet to ważne, także to tutaj chciałam podkreślić. To oczywiście jest za sprawą, żeby nie myśleć, że gadam sobie z sufitu po prostu, to za sprawą księżyca u bliźniąt i ryb. Zadbaj też do wtorku, czyli do jutra, o domowe rośliny. Jeśli to jest dla Ciebie ważne, to roślinki tutaj, jeśli zadbasz, będą Ci wspaniale rosły, będą Ci oddawać tutaj miłość. Cudowne serduszka biało-czerwone, cudownie. Ja nie jestem takim bardzo wielkim patriotą dla swojego kraju, ale to, co widzę tutaj, bardzo mi się podoba i serce rośnie. Dobrze, kochani. Ponadto też, wracając do przyziemnych spraw, także roślinki pielęgnujemy jak najbardziej do wtorku, przyniosą ta pielęgnacja roślin tutaj przyniesie Ci dużo korzyści dla Twojego zdrowia, ale też odzyskasz harmonię wewnętrzną. Proszę Facebook o niewysyłanie tutaj obrazków, bo będzie zacinać Wam transmisję, kochani, a nie daj Boże ona spadnie. Ewuniu, jesteśmy przy wstępie, także na razie sobie gadam, a myślę, że niektóre tematy są dla Was ważne. Uwaga, kochani, poza tym, co dzieje się naokoło, cudowny czas na miłość, na flirty, na spotkania, na słuchanie muzyki, na czatowanie w internecie, ale też spotkania przy obiedzie, randki przy kawie również, także a tutaj, jak wyłączysz telewizor, pójdziesz na spacer, zajmiesz się swoimi sprawami, to może znajdziesz miłość życia. Także tutaj, kocham Cię, Paweł mi pisze. Paweł, ja też Was wszystkich kocham. Wróżki nie trzeba, nie wszyscy muszą kochać wróżkę, ale wróżka powinna kochać wszystkich, tak. Kochani, pozdrawiam serdecznie, Paweł. Także przy okazji, kochani, jutro Dzień Kobiet, Międzynarodowy Dzień Kobiet, abyście, proszę Was, abyście nie zapominali o tym cudownym dniu, nie dali zagłuszyć temu, co napływa z zewnątrz, ale o tym jutro. Także jutro też się, drogie kobiety i drodzy panowie, zobaczymy z tej okazji. Witam wszystkich, którzy dołączają. Horoskop, dobry wieczór, dobry wieczór. Jeszcze jest wstęp, kochani, od baranka do rybek, ale na razie mówię wstęp. Także dobry czas na miłość bardzo. Fantastyczny tydzień dla żywiołu wody, dla żywiołu ziemi, czyli dla ryb, raków, skorpionów oraz byków, panien i koziorożców. Natomiast powietrze i ogień, będziecie zakręceni jak słoik i ciemni jak tabaka w rogu. Także manipulowani po prostu jak się da. Czyli bliźnięta, waga, wodnik, lew, strzelec, baran. Uwaga, kochani, przede wszystkim na manipulacje. Marta pisze, że była na niespodziewanej randce. Cudownie, cudownie, właśnie, no właśnie ten czas temu bardzo mocno sprzyja. Rybki na niebie, kochani, do 20 marca, także jesteśmy w iluzji, pociągani jak sznurki, manipulowani jak się da, bo jak wiemy, rybka, to co się w ogóle, za przeproszeniem, odpierdala w ogóle na zewnątrz naszego świata, to kochani, to jest właśnie typowy charakter ryb. Także ryba przede wszystkim wierzy, tak? A jak wiemy, wiara nie wymaga myślenia. Więc róbmy to w to, co wierzymy. Natomiast no tutaj znaki ziemskie, no to po prostu mogą przecierać oczy ze zdumienia, co tutaj się dzieje, coś jest chyba nie tak. A biedny wodnik. Zosia pisze. No, kochani, no zaraz zobaczymy w karty, czy tak będzie pięknie. A cudowne, białe serduszka, poproszę, i flagę biało-czerwoną również. Ja nigdy tak nie lubiłam aż tak bardzo biało-czerwonej flagi jak w tym ostatnim czasie, naprawdę. A kochani, Alicja pisze, niech się, jestem nowa, niech się śmieją, a ja wierzę w Panią. No i cudownie, kochana, no cudownie. Także i tak na końcu wszyscy przyjdą z płaczem do jasnowidzów i astrologów, także
nie mam powodu, żeby się smucić. Także mi mama mówi, że jak w trumnie będę leżeć, to jeszcze będę wróżyć. Także nie mam powodu absolutnie, żeby się smucić, bo moje życie wewnętrzne i zewnętrzne jest bardzo mocno zharmonizowane. Życzę Wam tego również. Kochani, dobra, także wracając tutaj właśnie do rybek, także okres zodiakalny ryb, pływamy po prostu tutaj w iluzjach, w snach i tak dalej. Liczy się w to, co wierzymy. Także realu tutaj jest bardzo, bardzo mało. No jakoś przeżyjemy, kochani, do tego 20, gdzie już wtedy planety w Koziorożcu postawią nas mocno do pionu, a 18 marca pełnia księżyca w, na szczęście w realnej pannie, która ratuje sytuację i tutaj... przede wszystkim Panna nam dużo rozjaśni, dużo nam po prostu, no dostaniemy pewne odpowiedzi. A w tym tygodniu przede wszystkim ludzie mają głos. Państwa będą bardziej ze sobą tutaj, Państwa będą się bardzo mocno trzymać, razem będą się zacieśniać, ale nastąpi fala ogromnych protestów. Jedni będą za wolnością dla poszkodowanych, inni będą czuli się poszkodowani, może dochodzić do tutaj konfliktów i tak zwanej w cudzysłowie wojny domowej. 9 marca, kochani, 9 marca Merkury jest u ryb, czyli Merkury, planeta biznesu, planeta komunikacji, planeta interesu jest u rybek, a rybki to iluzje, rybki wierzą, rybki są naiwne, rybki pipki zawsze się mówi, tak? Ponadto tak, Merkury, planeta komunikacji, biznesu, interesu. W tym czasie ci, którzy macie biznesy, starajcie się nie podpisywać żadnych wiążących Was umów. 9 marzec, raz, że dziewiątka, cierpienie, zakończenie, pierdolnięcie za przeproszeniem. Nie wysyłamy obrazków. Osoby, które będą wysyłać obrazki, będę Was blokować, dlatego że blokujecie mi transmisję. Dziękuję za te... tutaj obrazki piękne, cudowne, serduszka i kwiaty, ale wyślij malutką ikonkę, jeśli chcesz tutaj za pomocą obrazu przekazać mi pozdrowienia. Więc 9 marzec, kochani, uważajmy, bo będziemy tak manipulowani, to co w ogóle nam będą, wtedy w ogóle radzę Wam całkowity przekaz wyłączyć, tak? Dlatego, że będziemy manipulowani, uwaga też, na oszustwa, na tutaj zawieranie umów, przede wszystkim biznesów, interesów, kontraktów. 9 marzec, bądźcie ostrożni. 10 marca, kochani, 10 marca Vesta, niektórzy z Was wiedzą, kim jest Vesta, to było też bóstwo, jest bóstwo nadal. Vesta jest asteroidą, nie wiem, czy dzisiaj się wysłowia, która przede wszystkim mówi o domu, mówi o domu również jako państwie. Więc 10 marca bardzo ważne tematy to będą, to będzie wolność w domu, czyli wolność w państwie, w którym żyjesz, ale też wolność w Twoim domu. Zapragniesz tej wolności u siebie. Zobaczysz, czy jesteś uzależniony od swoich na przykład domowników. Jaką Ty masz rolę tak naprawdę w domu? Kobiety mogą się sprzeciwiać, dość, ja już nie będę, nie wiem, kucharką, sprzątaczką, pomywaczką. Ja teraz chcę wolności. To nie znaczy, że będziemy się rozstawać, natomiast tutaj będą określone nowe zasady w domu. Także pojawią się też w tym czasie osoby, które się interesują finansami, duże możliwości cyfrowe, potężne zmiany w przepływach finansowych, także nowa technologia też tutaj dojdzie do głosu. To, co Wam chcę tutaj jeszcze powiedzieć o tym wodniczku naszym kochanym, era wodnika. Wodnik jest dualny, to chciałam tutaj też przede wszystkim powiedzieć, więc wodnik oznacza ludzi, wodnik oznacza tutaj równość, niezależność, też jestem pionierski, jestem oryginalny, ale też wodnik to są najnowocześniejsze technologie, również eksperymenty, laboratoria, nauka tutaj wszelkiego rodzaju. Witam sowy, późną nocą. Więc ten czas w tym tygodniu jest przełomowy tutaj dla rozwoju,
internetu, dla opracowania nowych szczepionek. Nieprawdopodobne odkrycia czekają nas, kosmiczne i niesamowite prace nad chipami i sztuczną inteligencją. Obecnie te tematy są uśpione, wiem, że to wiele osób to nie interesuje, bo teraz jestem zajęty czymś innym. No właśnie, bo media chcą, abyś zajęła się tylko jednym tematem, a to, co jest pod dywanikiem, to przechodzi jak spłatka. I pamiętajcie o tym. Mówi Wam to racjonalny byk. Dlatego, także tutaj też astrologia. Także pamiętajmy, wodnik jest bardzo nowoczesny, jest bardzo oryginalny i to są też przede wszystkim technologie, które są przerzucane. Przepływ jest niesamowity, ale Ty masz, drogi Kowalski, zająć się tym, co jest w mediach, aby nie myśleć, aby nie widzieć, tak? Chociaż ostatnio jedna taka starsza pani napisała mi, że kto widział od zawsze, to zawsze będzie widział. Także i to jest piękne po prostu, tak? Pamiętajcie też, że właśnie wodnikowe czasy mówią o technologii. Technologia wkrótce stanie się udręką. Także to, do czego dążyliśmy, chcieliśmy, to po prostu możemy od tego po prostu mieć dość, tak to tutaj widzę. Pamiętajcie, kochani, że świat sprzed 2020 roku już nigdy nie powróci, także tego się już nie da zatrzymać. Także a na ten moment ulegamy iluzji, tak? To nie znaczy, że wszyscy macie być ściągnięci na ziemię. Jeśli dobrze Ci w tej iluzji, jeśli w coś wierzysz, to wiesz. Nikt Ci tego tutaj nie zabroni. Jola pisze, że brzmi to strasznie, czy uciekać z tej Polski. No właśnie, codziennie mnie tutaj co najmniej 10 osób o to pyta tutaj w rozkładach prywatnych. Na pewno nie uciekać, tak jak ja czytam rozpaczliwe maile od Was, czy brać dzieci, uciekać. No w taki sposób na pewno nie. Pamiętajcie też, że Europa jest bezpieczna, natomiast jeśli nie podoba Ci się w Polsce to, co widzisz i nie podoba Ci się, w którą stronę to zmierza, wyjeżdżaj. Na ten moment, znaczy zawsze, pamiętajcie, jeżeli tylko wyjeżdżaj nie w popłochu, ale wybieraj sobie, zaplanuj sobie tą podróż, gdzie chcesz żyć, jak chcesz żyć i w co wierzysz, tak? Jeżeli pamiętajcie też, że najbezpieczniejszym kierunkiem będą kraje, które mają tutaj ustrój monarchii konstytucyjnej, czyli mówiąc wprost, wybieraj kraj tam, gdzie rządzi król, także zawsze, gdzie jest monarchia. Co dwie głowy, to nie jedna. Premier i król to zawsze są dwie głowy. Także tutaj już kończę, kochani, wstęp. Natomiast o tych krajach możecie pomyśleć i w tych krajach, jeśli jesteście, drodzy Polacy, na emigracji, z pewnością będziecie bezpieczni. Ponadto euro szaleje do prawie 5 zł, kochani, więc po prostu fantastyczny czas na podróże do biednych krajów. Więc jeśli masz bardzo dużo pieniędzy, wyjeżdżaj po prostu do kraju, omijając oczywiście, polecam ominąć Stany Zjednoczone, dlatego że Stany Zjednoczone astrologicznie będą przechodzić przez Plutona, więc w najbliższym czasie Pluton jest bogiem śmierci, jest tutaj królem Hadesu, więc bardzo dużo się będzie zmieniać tutaj w Ameryce, więc też to będzie miało wpływ na inne, na nas też, na Europę, tak? Natomiast jeżeli masz pieniądze, nie podoba Ci się ten świat, te zmiany, które idą, których jesteś świadkiem, to wyjeżdżaj. Wyjeżdżaj w biedniejsze kraje, na inne kontynenty, jeżeli masz pieniądze i możesz sobie na to pozwolić. A jeżeli chcesz zostać w Europie, wybieraj kraje, monarchię konstytucyjną. Także tam będzie bezpiecznie. A jeśli chcesz umierać za Polskę, to umieraj. Maliniak podpisuje takie umowy po prostu, Maliniak, wasz prezydent, bo mój nie. Także przepycha takie umowy, że po prostu depcze całkowicie Polskę. Jeśli Ci taka Polska odpowiada, to zostawaj i gin za Polskę.
Także, a z pewnością też przy kolejnych wyborach, kochani, będziecie mieć 7% mniejszości ukraińskiej w Polsce. Także, jeśli odpowiada Ci taki kraj, zostawaj i walcz tam, gdzie jesteś. No dobrze, to tyle tytułem wstępu, także pamiętajcie też, a właśnie, dlaczego w tych iluzjach jesteśmy? Dlaczego jesteśmy w tych iluzjach? Oczywiście też wyprzedzając tutaj hejterów, którzy mogą powiedzieć, dobra, szerzysz coś tam, gdzieś tam nienawiść i nie chcesz pomagać po prostu Ukraińcom. Każdy niech wybiera w życiu, komu chce pomagać. Także jeżeli chcesz pomagać, twoje serce tam po prostu bije, pomagaj. Jeżeli chcesz pomagać zwierzętom, czy w Australii, czy w Chinach dzieciom, to pomagaj tam. Każdy niech wybiera drogę pomocy taką, jaką uważa za słuszną. A jeśli ktoś nie ma ochoty pomagać, bo są zaszłości historyczne, bo zna historię, bo nie uciekał z historii, zna historię, nie wagarował na historii, bądź też zostało przekazane przez dziadków to i owo, to nie każ mu na siłę po prostu pomagać, tak? Także dobra, kochani, tak lecą dzisiaj szybko komentarze, że nie nadążam. Proszę powiedzieć coś o Wielkiej Brytanii. Jesteście bezpieczni? Tak sądzę. Jestem przekonana zresztą o tym, że Brytania jest bezpieczna. Czy do Hiszpanii jechać? Jechać. Oczywiście, kochani. Sprawdźcie sobie kraje, gdzie są monarchie konstytucyjne. Tam będzie bezpiecznie. Ponadto, co jeszcze? Aha, dlaczego te iluzje? To chciałam powiedzieć, kochani. Właśnie. Dlaczego te iluzje? Jowisz, planeta szczęścia, opiekun strzelca, jest w rybkach, tak? Także Neptun, opiekun rybek, jest również w rybkach. I Merkury, planeta komunikacji, planeta biznesu, interesu, również w rybkach. Czyli Jowisz, szczęście. Wydaje się nam teraz, że szczęściem jest to, w co my wierzymy, w kosmos lecieć. No jak cię stać, kochana, to Elon Musk i lecisz, nie? Także natomiast, kochani, nie zapominajmy o historii, o Boże, może już horoskop, Kasiu. No jeśli cię nie interesuje, będzie zapisane, wróć ponownie za jakiś czas. Dla wielu ludzi to, co mówię, jest ważne. Jeśli cię to nudzi, zapraszam za godzinę. Więc wracając jeszcze, Jowisz, planeta szczęścia w rybkach, więc wydaje nam się, że w to, co wierzymy, będzie dla nas szczęściem. Tak, jeśli chodzi o Twoje życie prywatne, to tak. Neptun, tutaj to są iluzje, to jest Bóg przede wszystkim morza, tak? Jeśli ktoś nie potrafi sobie wyobrazić Neptuna, to sobie przypomnijcie bajkę o Arielce. To był jej tata. Także jeśli wierzysz w rybkę Nemo i po prostu bajkę o tutaj Arielce, no to właśnie ten Neptun w rybach, to jest właśnie to, co się teraz dzieje. Merkury, planeta komunikacji, biznesu, interesu. Czyli to, co jest mówione tutaj, Maliniak rządzi. A to, co jego żona niemowa. Po prostu ciekawe, czy odezwie się chociaż jutro do kobiet. Także wstyd dla nauczycieli, że ktoś taki jest przy ramieniu po prostu Maliniaka. Natomiast Merkury tutaj, planeta biznesu, interesu, czyli to, jak się komunikujemy, to, co jest Tobie mówione, to jest piękny, iluzoryczny, piękny sposób. Bo rybki lubią pływać, rybki są miękkie, rybki wierzą, rybka po prostu nie za bardzo, no w ogóle nie odbiera rzeczywistości realnie, chyba że ma przy sobie tutaj, osoby, które myślą realnie. Więc rybki, które tutaj no są naiwne i się gubią i nie wiedzą już komu wierzyć, otoczcie się osobami spod znaku byka, panny i koziorożca. Także te osoby trochę bardziej stąpają twardo na ziemi, trochę no ten realizmu jest aż może trochę za dużo, ale te osoby pomogą Wam z pewnością.
Podczas tych zodiakalnych ryb jeszcze widzę, że maliniak się spodobał. Hasła wróżki. Ostatnio krótki, dziś maliniak. Czy Polska jest bezpieczna? Zależy pod jakim względem. Także zależy, proszę nie wysyłać obrazków, przypominam, bo będę blokować te osoby. Zacina transmisję wam, kochani. O to mi tutaj chodzi. Joanna pisze, że życie na emigracji nie jest też takie łatwe. Oczywiście, że nie jest łatwe. Natomiast ja dzisiaj też codziennie, zależy też dla kogo, tak? Nie każdy się nadaje na emigrację. Tutaj muszą być przede wszystkim silne osoby, bo zawsze na początku będziesz traktowany jako osoba drugiej kategorii, prawdopodobnie. No chyba, że masz naprawdę zajebisty pomysł na swój biznes. Bo emigracja dzieli się na te osoby, które są drugiej kategorii, na początku traktowane i idą zazwyczaj na produkcję, ale też są Polacy na emigracji, robią tak potężne biznesy, że to się w głowie nie mieści. Także jeśli ktoś myśli, że emigracja to są tylko osoby, które pracują fizycznie gdzieś tam w fabrykach, w szklarniach, to bardzo mocno się mylicie. Ja codziennie rozmawiam z osobami z różnych, że tak powiem, sfer społecznych i z różnych kręgów na emigracji i jestem niezwykle dumna z Polaków na emigracji. Także jestem tu od 10 lat i wspieram właśnie Polaków na emigracji. Także jestem niezwykle dumna, jakie biznesy tworzą, jak dochodzą po prostu do fortun wręcz, kiedy Polacy przychodzą i kupują domy za gotówkę, za 1,5 miliona euro, no to z takich Polaków no, naprawdę jestem dumna. I to nie są kradzieże, tylko to są biznesy, interesy naprawdę bardzo fajne, gdzie mogą się równać spokojnie z obcokrajowcami. Także niestety, jeśli jesteś w obcym kraju, musisz zapracować na zaufanie danego kraju, dlatego że jesteś u kogoś, to jest normalne. Ale boli mnie serce, kiedy piszą do mnie ludzie, czy dzwonią do mnie ludzie, i mówią, pani Aniu, wyjechałem za granicę, czuję się drugiej kategorii, chcę wrócić do Polski i tam będę drugiej kategorii również. No to coś jest tutaj nie halo. Także Polaku, nie depcz przede wszystkim Polaka. Do obcych na podusi, a swojego podeptać. Nie idź tą drogą. Wspierajmy się, kochani, zawsze Polacy są mądrzy, inteligentni, pracowici. Wspierajmy się za granicą, ale też przede wszystkim w Polsce. Dobra, kochani, więc tak, jeszcze właśnie co chcę wam powiedzieć, także za pomocą tych trzech planet, Jowisz, Neptun, Merkury w rybach, jesteśmy w iluzji. Także mydlić nam będą wszyscy oczy, także nie widzimy wszystkiego. Miejcie tą czerwoną lampkę tutaj w głowie. Także, bo mamy teraz ogromne zaufanie i dziecięcą naiwność, tak? Naiwne rybki, tak? Pamiętajmy, że te ryby niech się już do cholery skończą. Z całym szacunkiem do ryb. Jeśli chcesz na przykład oszukiwać swoją żonę czy swojego męża, mieć 15 romansów, to wybieraj zodiakalną rybę. Ona uwierzy ci we wszystko. Także to jest właśnie taki czas, kochani. Idziemy do horoskopu. Londyn pozdrawiam, przytulam mocno fajnych Polaków. Co z Holandią? Holandia bezpieczna. No kochani, dobra, jest was ponad, jest prawie 1270 osób widzę. Także miło kochani, zaczynamy od baranka do ryb. Pytacie cały czas, czy Polska jest bezpieczna? No nie, kochani, no nie jest bezpieczna. Także nie wiadomo, co maliniak znowu odpierdoli. Nie wiadomo, po prostu ja nie ufam politykom polskim. Także zresztą to, co się dzieje, to tak naprawdę nikt nie jest zaskoczony tym, co się dzieje. Także kolejny live co z tą Polską. Kochani, no nie wiem, po prostu ja, mi się nie chce gadać tylko o tej Polsce, dlatego że no, ja patrzę trochę bardziej międzynarodowo. Wspieram na co dzień Polaków za granicą i boli to, co widzi się w Polsce, ale ci, którzy wyjechali za granicę, no aż tak
No nie wytrzymali prawdopodobnie psychicznie, tak? Nie wytrzymali psychicznie, bądź też niektórzy musieli. Dobra, kochani, teraz tak, energia tutaj. Energia tego tygodnia. Podwójna energia, czyli energia kochanków, czyli dla nas wszystkich, dla wszystkich znaków zodiaku, energia kochanków mówi o tym, o dualności, tak? Mówi też przede wszystkim o tej energii właśnie bliźniaczej, czyli a bliźniak to Merkury, a Merkury jest w rybach, także tutaj uwaga przede wszystkim na podpisywanie wszelkich kontraktów, natomiast globalnie, państwowo będą podpisywane umowy, będą tutaj zawarte jakieś kontrakty, które okażą się po prostu dla jednych dobre, dla innych nie. Ponadto też uwaga, tutaj właśnie ktoś będzie Wam proponował podpisywanie umów, kontraktów, jakichś wiążących spraw. Nie róbcie tego, bo jesteśmy w iluzji totalnej. Pamiętajcie, do 18 marca, tak? 18 marca pełnia księżyca w Pannie rozświetli nam się tutaj coś. Zobaczymy prawdę. Natomiast 20 słońce wejdzie do barana, będziemy mieć więcej energii, ale też planety postawią nas do pionu, tak? Także ziemskie planety. Także zobaczymy więcej. Maria pisze, że od 13 lat w Irlandii. Cała rodzina. Pozdrawiam Cię, Mario, serdecznie. Twoją rodzinę również, kochani. Dobra, i teraz tak. Także energia tutaj po prostu taka dualna, czyli na dwoje babka wróżyła, można powiedzieć. Także totalna też energia fałszu. Także, no bo wiemy, że bliźniak w tej niefajnej odsłonie to jest fałszywy dwulicowy. Także uwaga tutaj na dwulicowość. Ale przepiękna energia miłości, także jeżeli jesteś tutaj, jeżeli chcesz się zaręczyć, jeżeli chcesz wejść na wyższy poziom zobowiązań w Twoim związku, fajny tydzień dla związków, tak? Także fajny też tydzień na tutaj spotkania z rodzeństwem albo na pomoc czy rady rodzeństwie. Też bardzo istotny tydzień dla związków zalegalizowanych, czyli dla małżeństw, które będą tutaj chciały wolności w związku. To nie znaczy, że będą chciały się rozstawać, ale tutaj jakby zasady nowe określone w związku będą oparte na wolności, tak? Czy czujesz się z tą drugą osobą wolny, szczęśliwy i niezależny? Czy też już nie jest Ci po drodze? Także istotny tydzień dla związków. Bliźniaki, trzymajcie się mocno w tym tygodniu, bo dużo chaosu wokół Waszego życia. No i dobrze, kochani, zaczynamy od baranków. Czy są tutaj baranki? Piszcie baranek, na przykład z Irlandii, baranek z Krakowa. Także od baranka do ryb dzisiaj. Drogi baranku, co u Ciebie? 7 kielichów. Co to oznacza? Baranek w totalnej iluzji. Ma zamazane. Baranek jest jak na rauszu, tak? Ale też baranek tutaj no, na obłoczku sobie płynie, nie? Różowo-pomarańczowym. I nie widzi rzeczywistości. No baranek ocknie się dopiero 20 marca koło swoich urodzin, bliżej. Także, ale dla baranków, które chcą się zakochać, które myślą o miłości, fantastyczny tydzień. Czy Niemcy są, są bezpieczne? Tak bym też uważała troszeczkę, tak? Jeżeli chodzi o, wracając do baranków teraz, to fantastyczny czas na zakochanie się, także zauroczenie, na poznanie tutaj nowej osoby, zwłaszcza ryba, rak, skorpion. Z kimś takim tutaj możecie się spiknąć, możecie też się po prostu zwyczajnie zakochać. Będziecie też podejmować jakąś ważną decyzję z lub dotyczącą właśnie tych osób, ryby, raka i skorpiona.
Karta rada dla Ciebie, aha, jeszcze dla baranków, które mają problemy z używkami, z uzależnieniami, używki miękkie dokładnie mi tutaj wychodzą, to dla jednych baranków w tym tygodniu może się to pogłębić. Okres zodiakalnych ryb też zawsze mówi o tych iluzjach, nawet o takich chorobach też psychicznych pogłębiających się i ucieczce w to, co niewłaściwe. Więc baranki tutaj, uwaga, bo te problemy z używkami mogą się pogłębić. Natomiast jeżeli jesteś o krok od decyzji zerwania z używką miękką, papierosy, czekolada, zioło, alkohol, to używek miękkich jest dużo, to jest właściwy tydzień na to, drogi baranku, aby właśnie to zrobić. Karta rada dla Ciebie też, baranku, to jest sąd ostateczny. Zwrócić uwagę przede wszystkim na układ pokarmowy, dolną część, na jelita, ale też na swoją psychikę. Ponadto też uważaj też na to, co pijesz, na to, co przyjmujesz w formie płynów do organizmu, ale też, kochani, ryba się załamała. Dziewczyny piszą na Instagramie. Spokojnie, dojdziemy do ryby. Bardzo dobry czas na wejście na drogę sądową, uregulowanie jakichś spraw sądowych, drogi baranku. Jeżeli myślisz o rozwodzie, to jak najbardziej dobry tydzień, aby to zrobić. Także jeżeli masz inną sprawę sądową, to właśnie tutaj też dobry tydzień. Ponadto też bardzo dobry czas dla Was na ważne sprawy właśnie, nie wiem, chcesz zmienić obywatelstwo, starasz się o paszport, czy jakieś ubezpieczenie, czy odszkodowanie, to na takie tematy bardzo dobry czas. Rada od aniołów, bo też aniołów dzisiaj pytam o radę ten tydzień, bo Ty, baranku, jesteś jakiś taki miękki, litościwy w tym tygodniu. Więc baranek tutaj ma okazję do przebaczenia. Także jeżeli komuś po prostu kogoś nienawidzisz, do kogoś masz żal, ten tydzień jest fantastycznym czasem do przebaczenia. Wybacz tym, którzy Cię skrzywdzili, tak? Wybacz też sobie, także baranki, jeśli macie tutaj poczucie winy, pamiętajcie, że olej sosnowy i w ogóle zapach sosny w tym tygodniu dla Was bardzo, bardzo pomocny. Także jeśli się zmagasz z jakąś nienawiścią, baranku, do kogoś, bądź nie możesz komuś przebaczyć, zwróć się do aniołów z tą sprawą, pomogą Ci w tym wybaczeniu. Pozdrawiam serdecznie wszystkie baranki, udanego tygodnia dla Was. Idziemy do byków. Byki. Co u Was? No u Was jak zawsze kasa, tak? A z denarów pieniądze przyjdą. Fantastyczny jakiś, fantastyczny czas na inwestycje, ale wstrzymajcie się do wtorku. Także jeżeli chcecie coś kupić sobie bądź dzieciom, drogie byki, to fantastyczny czas. Inwestycja w dzieci. Pomóż dziecku spełnić marzenie, tak? Bądź młodszemu rodzeństwu. A może masz partnera, partnerkę dużo, dużo młodszą od siebie. Pomóż mu jej spełnić marzenie. Pomóc za pomocą finansów. Przyjdą pieniądze i to takie pieniądze, gdzie za rok o tej porze, drogi byku, jesteś na zupełnie wyższej półce finansowej. Także fantastyczny czas na pieniądze. Otaczaj się teraz na ten moment osobami młodszymi, bo tak też będzie w tym tygodniu. Ale też daj szansę, otwórz się na nowe znajomości, na nowe osoby. Co Ci karty radzą? Karta Słońca. Przepiękna karta, także przede wszystkim idź w nowe. Jeśli myślisz o nowej pracy, idź w nową pracę. Jeśli myślisz o nowym związku, idź w nowe związki. Jeśli myślisz o wejście w nowe środowiska, idź w nowe środowiska. Otwórz się na młodych ludzi, na nowych młodych ludzi wokół Ciebie. Także fantastyczny byki dla Was tydzień, naprawdę, wow, jestem pod wrażeniem. Także idź w nowe, karta Słońca, więcej optymizmu, tak?
Także jeśli chodzi o finanse, uda Ci się wszystko. Wielka płodność w tym tygodniu dla Was, płodność w finansach i płodność taka rzeczywista. Więc jeśli ktoś planuje dzidziusia, planuje powiększyć rodzinę, też byki w tym tygodniu, jak najbardziej, zainwestować, suplementacja, jakaś tabletka, podrasować swoją płodność i działać. Także karta rada też dla Ciebie. Możesz zaufać osobie spod znaku lwa, także lew dla Ciebie bardzo tutaj intensywny. Jeśli planujesz podróże, wybierz Afrykę, także ten kierunek, jeśli planujesz zainwestować w podróż, wybierz Afrykę, wybierz ciepły kraj. Afryka będzie najlepsza na ten moment. Także wspaniałe po prostu czytanie dla Was. Ale co powiedzą anioły tutaj dla byczków? Zacznij marzyć, zacznij, drogi byku, spełniać swoje, a tutaj Moni pisze, że zostanę milionerką. Ja już jestem. No i się czuję jak milioner. A, dobra, żartuję sobie oczywiście. A, kochani, więc tak, byki, przede wszystkim spełniać Wasze marzenia. Pomyśl teraz o tym. Neptun, Jowisz i Merkury pomoże Ci w spełnieniu Twoich marzeń. Także dla byków fantastyczny czas. Czyli marzyć, czyli wyobrażać sobie, jak już spełniasz te marzenia. Także wyobrażaj sobie, usiądź przed swoimi marzeniami, tak jakbyś, drogi byku, oglądał film. Także, a za chwilę odpręż się też, otwórz umysł i pomóż, pozwól po prostu swobodnie płynąć swoim myślom. Zobacz, czy to Cię motywuje, czy kiedy jesteś szczęśliwy i wyzwól w sobie ogromną tutaj, ogromne źródło kreatywności. Także obserwuj swoje uczucia, wizje i pomysły i staraj się, i inwestuj w to, nie bój się, drogi byku. Pamiętajcie, byczki, że Uran, planeta szoku, nowoczesności, opiekun, wodnika w Waszym znaku przez jeszcze kilka lat, także tutaj pomoże Ci, byku, spełniać Twoje marzenia czasem w szokujący sposób. Pozdrawiam serdecznie wszystkie byki, jak tu słodko. Udanego tygodnia dla Was. Aniula, kasa i marzenia, nic więcej nie potrzeba. No właśnie, byki tak właśnie myślą. Także wiedzą, co ważne. Dobra, kochani, idziemy do bliźniąt, bo dla Was też tutaj pamiętajcie, kochani, że w Afryce i w innych krajach, w Azji również, choć nie w wszystkich częściach Azji będzie bezpiecznie przez najbliższy czas, to tam po prostu jest tanio i można naprawdę inwestować, można się też przenosić. Bliźnięta, kochane, co u Was? Też tutaj sprawy z dziećmi dosyć istotne, drogie bliźnięta, ale też będziecie mieć dużo powera takiego, takiej energii też młodego człowieka, energii dziecka, można powiedzieć. Ważny temat w tym tygodniu dotyczący dziecka, bądź młodszych dużo osób, bądź młodszego rodzeństwa spod znaku barana, lwa bądź strzelca. Jeżeli macie tutaj dziecko, jasne oczy, ciemny blond włosy, to i energiczne dziecko, to jakieś bardzo ważne decyzje dotyczące tej osoby. Karta rada mówi Ci o sprawiedliwości, także dąż do swojej harmonii przede wszystkim, tak? Do balansu. Ale też bardzo ważny tydzień dla bliźniąt dotyczący spraw urzędowych, ale też wszelkich umów, podpisywania umów, ale dotyczących dzieci, młodszego rodzeństwa czy dużo młodszego partnera, partnerki. Ponadto też dbaj o swoją wagę ciała w tym tygodniu. Także tutaj i o swoją harmonię. Śmiało możesz zaufać w tym tygodniu osobie spod znaku wagi. Także urzędy też wszelkie po Waszej stronie. Także fantastyczny czas na urzędy, ale też legalizację umów, ale bliźnięta dotyczące, tak jak powiedziałam, dzieci, młodszego rodzeństwa czy młodszych osób w otoczeniu. Anioły mówią Tobie, że to, co ciążyło, to, czego już nie chcesz, co pozbawia Cię wolności, czas odejść, drogi bliźniaku. Słońce codziennie wschodzi i zachodzi, podobnie jak różne chwile, zaczynają się i kończą. Także pamiętajcie, drogie bliźnięta, że trzeba dostrzec piękno w każdym zmierzchu
I pamiętaj, drogi bliźniaku, że jutro też znowu słońce wzejdzie. Także pamiętaj też, że wszelkie zakończenia tutaj są tylko początkiem czegoś nowego. A anioły Tobie na ten moment towarzyszą podczas wszystkich etapów i cykli. Pamiętaj też, drogi bliźniaku, jeśli są bliźniaki, które mają tutaj sprawę o alimenty dotyczące dzieci, trzeba to załatwić, tak? Jeżeli myślisz o legalizacji związku z młodszym partnerem, rób to. Pozdrawiam serdecznie wszystkie bliźnięta. Udanego tygodnia dla Was. Idziemy do raków. Raczki, co u Was? Rak będzie całkowicie w swojej energii, będzie absolutnie sobą. Postaw na siebie. Rób to, co czujesz. To, co Ci intuicja tutaj, drogi raczku, podpowiada. Też dla niektórych raków pojawia mi się podróż. Podróż, ale to nie jest podróż do innego kraju, tylko podróż w ramach, w obrębu kraju. Także ktoś też może Ciebie odwiedzić, albo Ty możesz odwiedzić kogoś. Tutaj zastanów się, czy z osobami, które są wokół Ciebie, drogi raku, czy jest Ci po drodze, czy jedziecie po prostu, woźnicę widzimy, tak, tutaj jest biały koń, czarny koń, czy jeden koń jedzie w prawo, drugi w lewo, czy jest Ci po drodze z osobami, z którymi po prostu się spotykasz, z którymi współpracujesz, czy w związkach, w których jesteś, a może już nie ma wspólnej drogi tutaj. Także zobacz, kto pasuje do Ciebie energetycznie. Postaw w tym tygodniu na siebie. Słuchaj też zodiakalnej panny. Karta rada dla Ciebie, pustelnik. Pustelnik mówi Tobie o tym. Postaw na siebie, na swoją mądrość. Odizoluj się trochę od głupoty i od hołoty, za przeproszeniem. Także idź w ustronne dla siebie miejsce. Może pojedź gdzieś w samotności. Wycisz się i opanuj swoje emocje. Możesz też śmiało zaufać osobom starszym wokół Ciebie. Może pomagasz osobom starszym tutaj. Może chciałbyś dołączyć do jakiejś tutaj akcji charytatywnej dla osób starszych. Może trzeba pomóc sąsiadce, czy mamie, czy babci. Porozmawiaj z osobami starszymi. Szukaj tam, raku, tutaj o jakby doradztwa wśród starszych osób. Także zodiakalna panna też po Twojej stronie. Także jeżeli masz relacje jakieś z zodiakalną panną, to tutaj warto pojechać, odwiedzić, spotkać się również. Także uwaga też na spadek sił, to znaczy no po prostu niektóre raki zmagają się z... starzeją się po prostu i trzeba się wzmacniać, tak? Także to jest bardzo ważne. Tutaj też samotne podróże mi się pojawiają w tym tygodniu, ale też sprawy do załatwienia z transportem, czy też z samochodem, czy wszelkie tematy prawa jazdy, które musicie ogarnąć same, drogie raki. A co anioł na to wszystko? Nowi ludzie. Dla niektórych tutaj raków pojawia się w tym tygodniu nowa osoba, nowy partner, tak? Może też być energia starego partnera jako nowego, tak? Także przede wszystkim tutaj raki, pamiętajcie w tym tygodniu, że żadne spotkanie nie jest przypadkowe. Bardzo mocno, nawet jeśli będziecie uciekać w tą izolację, uciekać od ludzi, a będziecie spotykać nowe osoby, jeżeli będziecie się wybierać gdzieś w samotne podróże i spotkacie kogoś nowego, pamiętajcie, że żadne spotkanie nie jest w życiu przypadkowe, ale jest zaaranżowane przez siłę wyższą. Także, a to spotkanie w tym tygodniu może tutaj po prostu zaaranżować cały ciąg zdarzeń potem w Twoim życiu. Zwracaj baczną uwagę na nowe osoby w Twoim życiu, które spotykasz, czy to dotyczy pracy, czy partnerzy nowi, czy biznesowi, czy w ogóle przypadkowe osoby. Jeśli czasami jest takie spojrzenie, że
znam skądś już tą kobietę, już chyba tutaj byłem, albo kogoś mi bardzo przypomina. Rozpoznasz te właściwe osoby po tym, że wydają ci się znajomi, że tutaj tak jakby albo ci kogoś przypominają i pamiętaj, że to są właśnie te osoby, które przyniosą ci otuchę i poczucie bezpieczeństwa. Także idziecie w nowe kontakty. Wspaniale, drogie raki. Cudownego tygodnia dla was. Lwy i lwiczki teraz. W sercu zawsze młodzi, głowa do góry, pozdrawiam. Cudownie, Ewa, Iwona. Dobra, kochani, idziemy do lwów. Przepiękna energia, Boże, co tu się dzieje, cudowna energia. Także to, co jest na zewnątrz, a to, co jest naprawdę, to są w ogóle dwie zupełnie inne rzeczy. Lwy, as kielichów, no coś wspaniałego. Nowa miłość albo nowa energia w Twoim związku. Także wspaniały czas na zawiązywanie nowych tutaj relacji, nowych miłości. No lepiej nie będzie niż ten tydzień. Wspaniały na miłość dla Was. Jeżeli myślisz o nowej pracy albo jeżeli myślisz o jakichś tutaj nowych, wprowadzeniu jakichś nowych eksperymentów w Twoje życie seksualne, to drogi lwie, absolutnie działaj. Także wspaniały czas na miłość dla lwów. Także też nowi ludzie wokół siebie, zwróćcie też baczną uwagę na zodiakalną rybę, raka i skorpiona. Tutaj, co tu widzę seksualnie, to nie powiem na wizji, ale jak lwy się odezwą w tygodniu, to Wam powiem, co macie robić. Ale tutaj jest po prostu działanie niesamowite. Także, drogie lwy, bardzo seksualny, bardzo namiętny, bardzo miłosny tydzień, przepiękny. Karta rada, postaw na siebie, patrzcie, jaka cudowna karta, tak? Pani trzyma lwa jak pieska po prostu łagodnego. Także karta rada, uwierz w siebie, wszystko jest w tym tygodniu możliwe. Jeśli masz nowe projekty, idź w to, jeśli masz nową miłość, uderzaj, rozkręcaj. Nie pomylisz się w tym tygodniu odnośnie miłości. Jeżeli masz ochotę na spełnianie życzeń seksualnych, drogi lwie, rób to. Śmiało też możesz tutaj zaufać osobie też spod znaku lwa. Bardzo silna kobieta koło ciebie tutaj może być numerologiczna ósemka, kobieta brunetka. Jeśli masz kogoś takiego na oku, idź w to. Jeśli chcesz biznes z taką osobą, rób to. Także przepiękny tydzień dla Was, drogi lwy. Rada od tutaj aniołów. Wracając jeszcze do zdrowia Waszego lwy, to uwaga tutaj na nie przeforsować się siłowo, tak? Także jak będziecie tutaj po prostu seksualnie wycieńczeni, to uwaga, trzeba się wzmocnić. Jeśli chodzicie na siłownię, też trzeba się wzmocnić, bo spadek energii fizycznej mi się tutaj pojawia. Także wzmacniać tą energię fizyczną przede wszystkim, żeby być w formie, drogie lwy. Anioły się ciebie pytają, drogi lwie, tak naprawdę, czego ty pragniesz? Czy ty w ogóle wiesz, czego ty chcesz? Bo akurat w tym tygodniu masz możliwość napisania scenariusza ryby na końcu. Masz możliwość napisania scenariusza zgodnego z swymi najgłębszymi pragnieniami. Także, drogie lwy, jeśli teraz określisz wyraźnie, czego najbardziej pragniesz, poczujesz, że jesteś gotowy, zdobędziesz to. Także wszystko jest po Twojej stronie. Napisz scenariusz swojego życia i idź i to zdobywaj. Cudowny po prostu tydzień dla Was. Pozdrawiam serdecznie wszystkie lwy i lwiczki. Jeśli chodzi o sprawy seksualne, to miłość francuska po Waszej stronie. Panna. Zdrowia, drogie lwy. Co to się dzieje? Panna. Drogie panieneczki, co u Was? O Jezu, królowa mieczy. No musiał jakiś znak tutaj zepsuć wszystko. Ale nie będzie tak źle.
Drogie panny, przede wszystkim ważne tematy z jakąś tutaj kobietą z rodziny bądź z najbliższego otoczenia. Dobra, kochani, lwy mnie rozśmieszacie. Dobra. Podczas nowiu czemu smutne sny? Dlatego, że nów jest bardzo introwertyczny. To jest ciemna noc. Podczas pełni mamy dużo energii. No dobra, kochani, wracając do panieneczek. Bardzo istotny temat z jakąś starszą kobietą w Twoim otoczeniu. Może być to bliźnięta, waga, wodnik. Będziecie takie bardzo negatywnie nastawione do wszystkiego. Także takie bardzo aż nad wyraz rozumne, o tak bym to tutaj powiedziała. Także Magdalena mówi, że Ania, twój śmiech jest ekstra. Ech, no dobra. Kochani, jak już to kiedyś mówiłam, że studenci jak przychodzili na moje wykłady, to się śmiali z mojego po prostu śmiechu bardziej niż z tego, co mówię. No dobra, wracając tutaj, ja się sama potrafię rozśmieszyć. Świat mnie w ogóle cały śmieszy. No dobra, kochani, więc wracając do panny, także będziecie bardzo negatywnie do wszystkiego nastawione, czyli bardzo wszystko ogarniały tutaj rozumem i takie bardzo jak pies, jak po prostu pies do jeża, o tak bym tutaj nazwała. Natomiast energia tutaj ci podpowiada, droga panno, że popuść troszeczkę, bo akurat w tym tygodniu ciebie nikt nie będzie starał się oszukać. Ty również staraj się nie oszukiwać. Bądź uczciwy, bądź uczciwa, droga panno, tak? Karta rada dla ciebie, jeżeli myślisz o zerwaniu na przykład małżeństwa czy jakiejś relacji, poczekaj, poczekaj, kontynuuj to, co zaczęłaś. Nie rób żadnych dzikich ruchów w tym tygodniu, droga panno. Karta rada też dla ciebie. Śmiało możesz zaufać osobie spod znaku byka. Warto też szukać też odpowiedzi w wierze, w duchowości o konkretnie. Może jakaś panna jest zestresowana, musi się pomodlić, może medytować, może odwiedzić jakąś świątynię buddyjską, katolicką, muzułmańską, co tam chcecie. Także tutaj przede wszystkim ta duchowość jest bardzo ważna w tym tygodniu. Karta rada dla ciebie też. Zaufaj swojemu tacie albo skontaktuj się ze swoim tatą bez względu na to, czy ojciec żyje, czy też nie. Kontynuuj to, co zaczęłaś. Nie odpuszczaj. Idź do swojego celu. Kontynuacja tutaj jest bardzo, bardzo ważna. Niektóre panny będą musiały spotkać się z chirurgiem, także jeżeli wybieracie tutaj chirurga, czy adwokata, czy osobę tutaj, która Wam pomaga specjalistycznie, to wybierzcie kobietę przede wszystkim, tak? I to najlepiej starszą kobietę, która ma duże, duże doświadczenie. Ponadto w tym tygodniu uwaga na alergie skórne, jeżeli jesteście w ciepłych krajach, uwaga na poparzenia słońcem, bo też mogą jakieś alergie tutaj wystąpić. Ponadto też no, zmiana kosmetyków na naturalne w tym tygodniu by się bardzo przydała. Rada od aniołów. Cześć Emilia, pozdrawiam Cię serdecznie. Jak zakończy się wojna Rosji z Ukrainą? To nie jest wojna Rosji z Ukrainą, także nie odpowiem na to pytanie. Więc tak, wojna trwa od 2 lat co najmniej już. Asertywność. Panno, droga, bądź asertywna, wyznaczaj granice. Nie bądź też tak jak pies do jeża, do wszystkich, ale jeśli Ci coś nie pasuje, to mów o tym, czyli ja sobie tego nie życzę. Ja czuję tak, ja myślę tak, ja nie chcę tak, rani mnie to. Także mówić o tym, co czujesz i czego nie chcesz. Wyznaczaj granice i bądź asertywna we wszystkich tutaj sferach życia. Także szczerze przedstawiaj swój punkt widzenia, a anioły Cię będą tutaj śmiało w tym wspierać. Cześć Elu, pozdrawiam Cię serdecznie. Udanego tygodnia dla Was, drogie panienki. Kontynuujcie to, co zaczęłyście.
Jeżeli jeszcze są panny, które chcą wejść w związki tutaj, zalegalizować związek, to jest fantastyczny czas dla Was na zawarcie związku małżeńskiego. Jeżeli tutaj są panny, które spotykają się z żonatym mężczyzną i się zastanawiają, czy tak, czy nie, karty mówią tak, dać szansę jak najbardziej. Wiem, że dziwna rada, ale tak to wygląda. Idziemy do wag. Waga. Drogie wagi, czy są wagi? No wago, oczywiście, co? Złamane serca. Wagusie, uważać, bo ktoś akurat Wam może tutaj zamydlić, zakręcić i może się okazać, że no, będziecie znowu rozczarowane. Uwaga też przede wszystkim na energię osób właśnie też spod znaku wag, bliźniąt i wodnika. Także bardzo trudny tydzień dla Was. Złamanie serca przez Waszego partnera stałego, bądź też złamanie serca przez Waszego szefa, bądź złamanie serca przez jakiegoś urzędnika, czyli może być tutaj komornik, może być tutaj prokurator nawet u niektórych wag. Także trudności, bardzo trudny tydzień dla Was, drogie wagi, ale też złamanie serca na przykład przez Twoje państwo, Tobie. Także coś tutaj, wagi, będziecie tutaj no, niezadowolone. Przypominam, że Pan z Rosji, Smok, jest również zodiakalną wagą. Także coś tutaj nie pójdzie w tym tygodniu, tak jak sobie będzie chciał. Także, drogie wagi, wracając do Waszego życia, do wag kowalskich, to uwaga na złamane serce przez ważnego mężczyznę w Twoim życiu. Przez mężczyznę, który tutaj też, od którego dużo zależy w Twoim życiu, od którego jesteś być może uzależniona. Natomiast fantastyczny czas dla wag na wszelkie kursy, na uczenie się, na podwyższanie kwalifikacji. Nie jest to szkoła, ale są to kursy krótkie, tak? Karta rada dla Ciebie. Będziesz się musiała, droga wago, dostosować do drugiej osoby, do tego na przykład ważnego tutaj mężczyzny w Twoim życiu i radzę Ci to zrobić. Także, bo jeśli będziesz fikać, no to będzie gorzej. Ponadto też, drogie wagi, uwaga w tym tygodniu na migreny, uwaga na jelito grube, bo tutaj się mogą jakieś trudności pojawić. Panowie wagi, przebadać sprawy męskie. Sprawy facetów, tak? Także jeśli chodzi o zdrowie. Uwaga też przede wszystkim na głowę. Śmiało możecie zaufać w tym tygodniu osobie spod znaku barana. Także baranek po Waszej stronie. Karta rada, jeśli się z czymś po prostu nie zgadzasz, idź do osoby o wyższym statusie społecznym i zawodowym. Idź do urzędu. Jeżeli masz problem z czymś, to idź. Jeżeli masz problem z pracą, idź do szefa. Nie do osób, które... Nie do doradztwa wiejskiego. Nie do po prostu wujka z podlaszaka z piwem. Tylko idź do osoby, która ma realny wpływ na Twój problem. Tak? Także do osoby, która może Ci pomóc i która ma wpływ. Zwyczajnie mówiąc, idź do osoby silniejszej od siebie. Na pewno energia męska. Natomiast co Ci anioły podpowiadają? Jeżeli są wagi, które myślą, że nie mają celu w życiu albo się zastanawiają nad tym celem w życiu, Twoim celem, droga wago, jest przede wszystkim, może smok w łeb dostanie i oprzytomnieje. Na pewno będzie musiał się do kogoś dostosować. A do kogo? To zobaczymy 18 marca, kogo on tam musi słuchać tak naprawdę. Także jeżeli chodzi o Twój cel życiowy, droga wago,
to celem Twojego życia, anioły Ci mówią, że celem Twojego życia jest tak naprawdę służba przynosząca innym ludziom. Także nie kłopocz się już z szukaniem celu Twojego życia. Ty tutaj przede wszystkim masz służyć innym ludziom, i ta służba ma przynosić wiele radości Tobie i wiele radości innym. Także nie kłopocz się z szukaniem celu, także zamiast tego po prostu zastanawiania się, jaki ja mam cel w życiu, to poświęć się konkretnemu małemu zadaniu codziennie. Zrób jedną rzecz, zrób trzy rzeczy dziennie i potem na następny dzień znowu jedną rzecz, minimum jedną rzecz, to wystarczy, to już jesteś do przodu. Wagi też pamiętajcie, że Waszym celem też życiowym jest często rozmawianie z innymi ludźmi, pomaganie innym też poprzez rozmowę. I to jest Wasz cel życiowy. Trzymajcie się ciepło, drogie Wagi, nie będzie łatwo, ale to są sygnalizatory, to są ostrzeżenia, także nie idźcie tam, gdzie Wam nie po drodze. Skorpioniki. Smok posłucha smoczka. Węża. Czy posłucha? No na pewno węża nie posłucha. No ale dobrze. Słabymi się smok nie zajmuje. Skorpioniki. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi ze smokiem i wężem, odwołuję do poprzedniego wstępu ostatniej transmisji Nowiu Księżyca w Rybach. A dobrze, skorpioniki są? No i znowu kolejny znak, no przepięknie skorpiony, no podoba mi się. Karta kochanków i karta cesarzowej. Cudownie, po prostu cudownie. Przede wszystkim, skorpioniki, będziecie flirtować, będziecie romansować, będziecie po prostu czuły się cudownie, pięknie w miłości. Tutaj ktoś może się oświadczyć, tutaj możecie kogoś, jakiś drobny flirt może się okazać naprawdę miłością życia w tym tygodniu. Cudownie, przepięknie, już dawno tak nie było. Skorpiony. Jakieś tutaj umowy się pojawiają, umowy, zawiązywanie jakichś umów, ale kochanków, umowy kochanków, bądź też umowy wspólników, ale wspólników, których znacie już od dawna. To w takie coś wchodzić jak najbardziej. Także przepiękny czas odnośnie miłości, uczuć dla par, dla narzeczeństwa, dla małżeństwa również. Karta rada dla Ciebie, skorpioniku, jeżeli są skorpiony, które, przepraszam, kaszlę jeszcze, które chcą powiększyć rodzinę, jak najbardziej fantastyczny tu jest Pani z brzuszkiem, jak najbardziej fantastyczny czas dla Ciebie. Skorpiony, postawić na siebie, zrób coś dla swojej urody, zainwestuj w swoją urodę, pokaż się, że jesteś piękna, poczuj się piękny, kup sobie nowy ciuszek. Ale od środy, kochani, pamiętajcie. Także tutaj zainwestuj w swoją urodę, poczuj wiosnę i idź z tym tchnieniem wiosny już. Także karta rada dla Ciebie, cudowna płodność, wspaniałe chwile uczuciowe. Bardzo ważne też tematy mama-dziecko. Także jeżeli jesteś mamą, zaopiekuj się również swoimi dziećmi, bądź spełniona tutaj jako mama, żona, kochanka, kobieta, jak najbardziej. Jeśli jesteś dzieckiem, skontaktuj się ze swoją mamą. Jeśli myślicie o prezencie dla mamy skorpiony, to coś kobiecego. Pamiętajcie, że mama, nawet starsza mama, jest cały czas kobietą. Także tutaj ta kobiecość bardzo, bardzo ważna. Pozwól się poczuć na przykład swojej mamie prawdziwą, piękną kobietą. Także tu jest po prostu przepiękna energia. Jeżeli chcecie ustalać datę ślubu, ten tydzień fantastyczny. Jeżeli chcecie romansować, ten tydzień fantastyczny. Także będziecie też niektóre skorpiony wybierać między tutaj, między dwiema osobami, na przykład
Fantastyczne też skorpioniki, jeżeli jesteście osobami homoseksualnymi, dla Was również cudowny, wspaniały czas, także czas ujawnienia się, popieprzenia po prostu wszystkiego na zewnątrz i bycie sobą przede wszystkim. Piękne, piękne hasła. Pięknie Wasze buźki wyglądają w tych serduszkach. Także cudowny czas i spełniony czas dla Was. Karta Rada również dla skorpioników, jeżeli chodzi o sprawy hormonalne i pokarmowe, układ hormonalny, pokarmowy, warto też w tym tygodniu o to zadbać, warto zadbać o urodę, o siebie, po prostu zrób coś dla siebie, zrób coś też dla Twojej matki natury, także może jakaś wpłata na organizację tutaj ochrony środowiska. Wybierz sobie to, co kochasz. Może kochasz białe wilki, może kochasz Australię, może kochasz tutaj delfiny. Także coś zrób dla matki natury. Także jakaś wpłata, czy pomoc, czy pójście, czy segregacja śmieci. Coś dla natury, dla matki ziemi należy zrobić w tym tygodniu. Ale tak słodko, że aż po prostu szpikulec mi rośnie tęczowo na głowie. Skorpioniki, cudownie. Anioły mówią, popracuj z czakrą serca, otwórz tą czakrę serca. Także absolutnie sercem kierować się w tym tygodniu. Patrz, pamiętaj, drogi skorpionie, że miłość jest najważniejsza. Serce to jest centrum Twojego fizycznego ja. Pamiętajcie też, że czakra serca w kolorze zielonym, nie czerwonym, bo czerwone to już walentynki wymyśliły, natomiast czakra serca jest zielona, tak? To przede wszystkim odpowiada za poczucie bezpieczeństwa. Serce też otwiera Ci portal do szczęścia, tak? Pracujcie z czakrą serca, pamiętaj, że miłość jest najważniejsza i będziesz, drogi skorpionie, bezpieczny, otwierając swoje serce. Zostaw już te stare tematy. Otwórz się po prostu na miłość. Patrz na wszystkich, na siebie przede wszystkim z miłością. Także staraj się tutaj też roztaczać miłość wokół siebie. Anioły są przy Tobie. Także i chronią Cię i prowadzą w miłości. Dla Was kamień na ten tydzień bardzo szczęśliwy to kwarc różowy, kryształ górski, ale też dużo spędzajcie czasu nad wodą. Cudownie. I zielony kolor też dla Was, skorpioniki. Cudownego tygodnia dla Was. Widzę, że tak będzie. Strzelce! Co u Was, strzelczyki drogie? Zakręcone też jak słoiki? Może w skorpionie nadzieje na smoka. Może, może. Natomiast no, na pewno tutaj już poczujemy się spokojnie, fajnie w tym tygodniu, ale może być drugie uderzenie za jakiś czas. A, dobra, kochani, czy strzelce są? Niecierpliwe strzelce? Strzelec się martwi. Co to będzie? Ja nie mogę. Drogi strzelcu, siedzisz i się martwisz po prostu, snujesz czarne wizje. Także więcej optymizmu, drogie strzelce, przede wszystkim. Martwi się strzelczyk strasznie o rybkę, raka i skorpiona. Co z nim? Co z nim? Także, drogi strzelcu, więcej optymizmu przede wszystkim. Także przestań się martwić. Masz sporo. Możesz mieć jeszcze więcej. A Ty się zastanawiasz, czy brać. Strzelce, które macie poczucie winy, że robicie interesy, że coś dobrze idzie w Waszym życiu, a tutaj konflikt, jak ja mogę na przykład, ja siedzę sobie tutaj w czystym, pięknym mieszkaniu, a ktoś obok cierpi. Pozbyć się tego poczucia winy. Są strzelce czasami pewne oddziaływania karmiczne, żyć tu i teraz i przestać się martwić. Nie mieć poczucia winy, że coś pięknego, coś fajnego do Was idzie. Zwłaszcza idą do Was przepiękne relacje uczuciowe i wszelkie inne relacje. Także postawić na to.
Śmiało, strzelcu, możesz zaufać osobie spod znaku wodnika, ale też pamiętaj, strzelcu, jesteś bezpieczny, jesteś chroniony przez siłę tutaj wyższą. Także zaufaj sile wyższej. Jeżeli prosisz o coś, energię, wszechświat, proś, zwracaj prośbę do gwiazd, tak? Przestań się martwić, bo finał będzie piękny, cudowny i taki, jak chcesz. Także natomiast uwaga na plotki, drogie strzelce, nie plotkować, także zamknąć po prostu sobie buzię na ten tydzień, bo możecie mieć przez to problemy. Ponadto też nie ufać plotkarzom, tak? Nie plotkować i nie słuchać plotek. Zwrócić uwagę w tym tygodniu na płuca, bo może coś tutaj się trudnego przydarzyć. Jeżeli są strzelce, które wydaje Wam się, że teraz coś jest nieszczęściem, o Boże, jaka tragedia, to co teraz wydaje Ci się nieszczęściem w przyszłości, jakby muszą być pewne fazy. To, co się wydaje teraz nieszczęściem, w przyszłości okaże się, że całe szczęście, że tak się stało. To, co wydaje się być dzisiaj Twoim problemem, w rzeczywistości jest częścią odpowiedzi, drogi strzelcu, na to, co Ty chciałeś tak naprawdę, na to, co sobie zamówiłeś od Wszechświata. Zrozumiesz za jakiś czas, drogi strzelcu, przyczyny swojej obecnej sytuacji, gdy wszystko się wyjaśni. Poczekaj, nie plotkuj, nie słuchaj plotek, poczekaj na wyjaśnienia. Także pamiętaj też, wierz Wszechświatowi czy aniołom, archaniołom, i pamiętaj, że Twoje modlitwy będą wysłuchane. Pozdrawiam serdecznie wszystkie strzelce. Idziemy do koziorożców. Udanego tygodnia dla Was. Przed nami koziorożec, wodnik, ryby. Koziołki. No tak. Koziołki. Toksycznie. Koziołki będą tutaj walczyć po prostu, tak? Dwa miecze. Bardzo toksyczny tydzień dla Was. Uwaga, zwłaszcza koziołki, na bliźniaka, wagę i wodnika, bo będą kłótnie, będą potyczki. Potyczki na argumenty tutaj. Także zwłaszcza uwaga na zodiakalną wagę. Wycofujcie się z toksycznych rozmów. W ogóle jak poczujecie, że ktoś jest toksyną, toksynę się rozpoznaje po tym, że z nią źle i bez niej źle, czyli coś, co uzależnia. Także tutaj unikajcie takich osób. Będą kłótnie, będą potyczki. Ciężki tydzień generalnie, koziorożce. Psychicznie bardzo, bardzo ciężki, koziołku drogi. Także uwaga, bo będzie dużo potyczek słownych, dużo walk, które nie mają sensu. Więc drogi koziołku, nie ma sensu kupować kredensu. Ja sobie robię. Drogi koziołku, nie ma sensu po prostu kopać się z koniem. Bez sensu to jest, tak? Także uwaga, ponadto we wszelkich tutaj kłótniach, drogie koziołki, macie zasłonięte oczy i opozycja również ma zasłonięte oczy, więc nie ma sensu się kłócić, bo to nie przyniesie żadnego efektu. Karta rada, koziołki powinny skorzystać tutaj z rad wróżki, bardzo wziąć sobie serce do serca tutaj rady kapłanki, ale też karta rada, pilnuj dokumentów, pilnuj ubezpieczeń, pilnuj to czuję, że rymuje, to nie jest dobre, kochani, to oznacza zagrożenie dla mnie, do mojej wolności. Dobra, także koziołki, przede wszystkim pilnować rachunków, brać rachunek nawet za każdą pierdołę, pilnować ubezpieczeń, pilnować wszelkich dokumentów, ale też rozliczeń księgowych. Także
Ponadto też zaufaj, koziołku, tutaj kobiecie w Twoim otoczeniu, a mnie tu rozśmieszacie, w Twoim otoczeniu jest to kobieta singielka bądź kobieta, która oficjalnie jest singielką, a nikt nie wie, o co chodzi. Ale koziołek będzie wiedział. Także karta rada dla Ciebie też, jeśli chodzi o zdrowie, sprawy kobiece, koziołki, do przebadania. Zwłaszcza sprawy Waszej płodności bądź braku płodności. Karta rada dla koziołków, które nie chcą powiększać rodziny, bierz tabletki. Jeśli myślisz o antykoncepcji, to też koziołki tutaj... Nie mogę. Najlepsze jest, nie ma sensu kupować kredensu. To uwielbiam ten tekst. Dobra, mi w ogóle normalnie rymy, kochani, nie wychodzą. Ja zawsze wszystko popieprzę. Także i z tego wychodzą jaja, ale dzisiaj idzie. Jeśli chodzi o antykoncepcję, wybierz tabletki, drogi koziołku. Jeśli jesteś mężczyzną, namów kochankę, aby brała tabletki. Ponadto też, koziołki, faceci, jeśli macie kochankę, kochanka dobrze radzi. Kochanka jest mądra, dobrze teraz mówi w tym tygodniu. Natomiast niektóre panie koziołki powinny sprawdzić, czy nie ma was w związku dwie. Tak? Czy nie jest was dwie? Nie wysyłamy obrazków, bo będę musiała zablokować was, kochani. Czy ja piję? Nie, ja jestem niepijąca, kochani. Także nie zarzucajcie mi, że coś piję, bo ja nie jestem pijącą osobą. No, czasami coś tam gdzieś na wakacjach, ale normalnie nie. Mam udany, radosny dzień i dzisiaj, i wczoraj również. Bardzo, bardzo ostatnio mam dobre dni, kochani. Koziołki na tabletkach. No właśnie, tabletki. Ponadto, kochani, właśnie jeszcze suplementacja. Jeśli coś gdzieś ktoś zażywa, no to może warto, koziołki, rozważyć zmianę tabletek, bo może coś na was źle wpływa. Ale też po prostu trzeba odwiedzić aptekę. Apteka waszym przyjacielem w tym tygodniu, drogie koziołki. Ale też suplementacja, czyli jeśli ktoś się nie suplementuje, to w tym tygodniu należy się suplementować. I dziewczyny, sprawy kobiece, zrób sobie prezent, idź do ginekologa. Dobra, i teraz tak. Aniołek dla was. Ale jak wy lubicie pić, to pijcie za mnie. Dobra, kochani, więc tak. Aniołek dla koziołków, bo mnie to koziołki rozpraszają. Aniu, trzeba pić, pisze Agnieszka. No wiem, że jestem Polką, powiedziała Polka. Trzeba pić. No nie wiem. Czasem piję, no już nie przesadzajmy. Czasem piję, ale rzadko. Dobra, kochani. Jeżeli chodzi o anioła, drogi koziołku, w jakiejkolwiek sytuacji trudnej bądź pięknej się znajdujesz, choć ja nie widzę tego piękna tutaj na razie w tym tygodniu, proś aniołów o pomoc, tak? Archaniołów, czy archanioł to jest czyste światło. Mówi się, że aniołowie chodzą wśród ludzi, tak? I są dosyć zajęci. Proś o pomoc w każdej sytuacji, drogi koziołku. A aniołowie, archaniołowie natychmiast zaczną działać w Twoim imieniu. Zaprzyjaźnij się z jakimś aniołem, z archaniołem, tak? Pamiętajcie, że na przykład Rafał jest od zdrowia, Gabriel jest od po prostu działania, Michał odcina wszystko to, co trudne, Haniel jest od miłości. Także kiedy będzie u koziołka dobrze? Na razie w tym tygodniu nie będzie. Także pamiętaj, że aniołowie podlegają wielu prawom wszechświata, a jednym z nich jest zasada wolnej woli. Więc jeśli Ty masz wolną wolę i chcesz, aby aniołowie Tobie pomogli, to aniołowie są otwarci, będą Ci pomagać. Także i zwracaj się do aniołów w trudnych sprawach. Pozdrawiam i przytulam koziołki bardzo, bardzo serdecznie. Pomimo trudnego właśnie Waszego tygodnia próbowałam Was rozbawić troszkę.
Udanego tygodnia dla Was. Przed nami wodnik i rybki. Rybki, pipki. Iż widza anioła numer 6. Pięknie. Wodniczek. Wodnik, wąż. Ciekawe, co u niego. A wodniki, drogie, no będziecie się przemieszczać. Wodniki, cały tydzień w terenie. Coś będziecie załatwiać. Coś będziecie po prostu... No będziecie w terenie. Nie ma czasu na bycie w domu tutaj. Ważny tydzień dotyczący spraw zawodowych. Dwie, trzy podróż też mi się pojawia. Dwie, trzy miejscowości dalej. Także może też ktoś Was odwiedzić. Ktoś Was może również zaskoczyć. Posłucham o pipkach. Kurwa, nie mogę. Uwielbiam Was. Uwielbiam moich po prostu fanów, klientów. Wszystkich, którzy oglądają po prostu. Sarkastyczni, inteligentni i mający dystans. Cześć Jasuś, pozdrawiam Cię serdecznie. A dobra, więc wodniczki, jesteście w terenie, jedziecie, załatwiacie. Jeśli chodzi o sprawy Wasze zawodowe, fantastyczny czas. Moc energii, dużo działania, fajny tydzień dla Was. Dużo też tematów związanych z tutaj z lwem, barankiem i strzelcem. Coś będziecie tam załatwiać. Ktoś Was też może odwiedzić i zrobić niespodziankę. A jeśli chodzi o tutaj, jak będziecie chcieli romansować, czy jakieś tutaj randki, to polecam w terenie, czyli na wyjeździe. Karta rada, drogi wodniczku, nie ciąg trupa. To, co jest karta śmierci. Karta śmierci mówi o zakończeniu. Czas już pewne tematy zakończyć. Żeby coś zakończyć, trzeba się przejechać w teren. Może trzeba się z kimś spotkać. Może trzeba coś załatwić i raz na zawsze zakończyć, tak? Może wąż wybierze się na Rosję. Rozmawiać. Nie no, już głupie żarty, kochani. A dobra. Więc tutaj przede wszystkim nie ciąg trupa. Także jeśli czujesz, że coś już po prostu uwiera, coś już jest przestarzałe, coś już trzeba zakończyć, zakończ. Ponadto, wodniki, w tym tygodniu też zadbać o kości i układ Twój ruchu. Ponadto, proś o wsparcie Twoich zmarłych przodków, bądź w ogóle energię po prostu dusz zmarłych o wsparcie, tak? Pamiętaj też o osobach, które nie żyją z Twojego rodu, bądź też osoby, które gdzieś przelały krew na przykład, tak? Bo tutaj są tematy śmierci bardzo, bardzo istotne. Śmiało możesz zaufać osobie spod znaku Skorpiona. Terenia, Tobie chodzi coś po głowie tutaj, jak Ty rozumiesz, co innego. A wąż pociągnie smoka za ogon. Dajecie pięknie, fajnie. Także wodniczku drogi, Skorpion po Twojej stronie, absolutnie. Dobrze by było, drogi skorpionik, wodniku, przepraszam, drogi wodniku też na przykład pojechać na cmentarz gdzieś, odwiedzić po prostu jakieś miejsce zadumy, czy też zapalić białą świecę dla przodków i osób zmarłych dla Ciebie. Natomiast jeżeli, pamiętaj też, że jeśli zdecydujesz się na wolność, jeśli zdecydujesz się na przykład pojechanie gdzieś samodzielnie, czy na wolność, to może zakończyć się Twój związek, czy Twoja praca, czy już dany kraj, czy jak zdecydujesz się na przykład na przeprowadzkę, to jest to jakby bilet w jedną stronę. Karta też rada anielska dla Ciebie dotyczy, drogi wodniku, dziecka. Może być to Twoje dziecko. Pilnuj spraw swojego dziecka. Poświęć czas dziecku, bez względu na to, ile dziecko ma lat, drogi wodniku. Ponadto też posłuchaj rad dziecka albo posłuchaj, co dzieci mówią na dany temat, tak?
też pamiętaj o swoim wewnętrznym dziecku, to jest bardzo, bardzo ważne, czyli o takiej dziecięcej radości, tak? Może poświęć czas jakiemuś dziecku, czy to dziecku sąsiadom, czy chcesz wesprzeć teraz dzieci, dzieci na Ukrainie na przykład. Także tutaj sprawy dzieci są bardzo ważne. Zaangażowanie się w tematy spraw dzieci też bardzo istotne. Mogą być to Twoje dzieci, mogą być to obce dzieci. Także sprawy dzieci bardzo istotne. Także i energia dzieci, i przebywanie wśród dzieci również dla Ciebie będzie bardzo, bardzo przyjazna i potrzebna. Pozdrawiam serdecznie. Dbaj o dzieci generalnie. Pozdrawiam serdecznie wszystkie wodniki, wodniczki i udanego tygodnia dla Was. Idziemy do rybek, pipek. Droga rybko. No nie Wasza wina, że urodziłyście się w tym znaku. Ale rybki są kochane. Jak kochani chcemy się pocieszyć, na przykład zwierzyć, to tylko do rybek. Rybka zawsze zrozumie, współczuje i pocieszy. Ale mało tam realizmu. Bardzo. Dobrze, rybki kochane, jaki tydzień dla Was? O Jasu, no i tak, no i masz, babo, plecek. Rozczarowania. No właśnie, rybki być może nie chcą tego widzieć, co zobaczą. Także rozczarowania. I to takie co najmniej 3 rozczarowania w ciągu tygodnia. Co najmniej 3 osoby Was rozczarują. Zwłaszcza rozczaruje Was świat. Czyli mogą Was rozczarować totalnie osoby z zagranicy. Rozczaruje Was świat. Karta świata tutaj jest. No i jeszcze widzę anioła 555, który mówi o świecie. Zajebiście. Także rozczarowania relacjami dotyczących świata. Być może też, no patrzycie na to, co się dzieje, więc ten świat Was tutaj w tym tygodniu totalnie rozczaruje. Patrz szerzej, patrz z perspektywy świata na to, co się dzieje, również na swoje życie. Nie patrz, droga rybo, tylko tu i teraz, jak klapki, mając na oczy jak konik. Nie tędy droga. Patrz szerzej. Bardzo trudny tydzień dla ryb, pomimo że macie też astrologicznie generalnie do 20, do 18 macie bardzo dobry czas, ale ten tydzień dla Was bardzo trudny. Będziecie rozczarowani relacjami wszelkimi, w miłości, w przyjaźni, w różnych układach. Zwłaszcza rozczarować Was może osoba z innego też z Waszego, przepraszam, żywiołu, czyli ryba, rak, skorpion. Ale też karty mówią Ci, że śmiało możesz zaufać osobie spod znaku koziorożca. Koziołek jest po prostu zawsze bardzo realny, a sposób jego przekazu jest czasami bardzo zimny i drastyczny, ale przywoła Cię do pionu, droga rybko. Tutaj też wszelkie oddziaływania światowe będą wpływać na Twoje życie. Karta rada, rybki niektóre powinny pomyśleć o przeprowadzce do innego kraju. Być może to, co się dzieje teraz na świecie, nie jest na Twoje nerwy po prostu, tak? Ale też karta świat mówi o tym, śmiało przeprowadzaj się, śmiało kontaktuj się z osobami z zagranicy. Śmiało możesz ufać obcokrajowcom czy osobom, które długo mieszkają za granicą. Czyli po prostu już jakby są obcokrajowcami, bo żyją na przykład 20 lat na innym kontynencie czy za granicą. Także karta świat mówi, że masz też bardzo dużo możliwości. Także nie wchodź w strach, nie wchodź w panikę, ale otwórz się na świat i idź do tego świata. Karta rada, jeżeli też ryby zmagacie się z jakąś chorobą nieuleczalną, czas, aby pogodzić się z tym i nauczyć się z tym żyć, ale też leczyć się, tak? Szukać różnych sposobów, szukać za granicą. Bardzo dobry czas, drogie rybki, na planowanie podróży na innym kontynencie, na kontynencie otoczonym
wodą. Czyli mogą być to Stany, mogą być to wyspy, może być Szwecja, Norwegia, tam te strony. Także, ale też inny kontynent woła Was. Karta Świat mówi też, ucz się języków, poszerzaj horyzonty, podróżuj. Karta Rada też, idź zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Natomiast jeśli ktoś nie wie, jakie jest przeznaczenie jego, to zapraszam na sesję. A tutaj, jeśli nie wiesz, jakie jest przeznaczenie Twojej duszy. Ponadto też pamiętaj, że to, co się dzieje w Twoim życiu teraz, ma ma oddziaływanie przeznaczeniowe, czyli tak zwana karma, tak? Także rybki na ten moment też odpracowują karmę. Śmiało możesz zaufać obcokrajowcom, obcokrajowcy z innego kontynentu po Twojej stronie. Masz dużo możliwości, korzystaj z nich, ale relacje ludzkie będą Cię bardzo mocno rozczarowywać. Ponadto też jeszcze, jeśli masz wybrać właśnie związek z obcokrajowcem, to jak najbardziej tutaj Cię karty do tego namawiają. I drogie rybki, co anioły Wam powiedzą? Mówią o tutaj radości. Pamiętaj, że radość, droga rybko, jest najwyższą energią, więc nie wchodź w strach, nie wchodź w panikę. Nie miej poczucia winy, że się śmiejesz. Nie miej poczucia winy, że jesteś radosna. Radość to wysokie wibracje. Znajdź każdego dnia chwilę na radość. Ciesz się, pomyśl, co Ci sprawia radość i rób to. Pamiętaj, że jeśli jesteś radosna, jesteś szczęśliwa, przyciągasz do siebie bardzo dużo też radosnych, wysokowibracyjnych ludzi, ale też szczęśliwe sploty wydarzeń. I czas na śmiech, czas na radość, drogie rybki, i pamiętaj, podwyższaj swoje wibracje. Nie daj się wpędzić w strach i w panikę. Radość i uśmiech, rybki, dla Was na ten tydzień. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Udanego tygodnia dla rybek, udanego tygodnia dla Was wszyscy, dla Was wszystkich, kochani. Księżyc rośnie, także idziemy coraz tutaj szybciej do pełni księżyca w zodiakalnej pannie, która ma miejsce 18 marca, kochani. Wszystkiego dobrego dla Was, jeżeli jesteście zainteresowani prywatnymi czytaniami. Terminy od maja, kochani, ponieważ ja wyjeżdżam niedługo, ale też osoby, pamiętajcie, które mają ze mną porozpoczynane tematy, one zostaną dokończone. W internecie będę się tutaj jak najbardziej też pojawiać. Natomiast jeśli myślisz o tutaj przyciągających jakichś rytuałach, to jak najbardziej jeszcze przy pełni księżyca w zodiakalnej pannie zdążysz je zrobić u mnie. Czy zbiorowy, czy indywidualny. Moc radości, szczęścia i optymizmu oraz bezpieczeństwa i rozumu dla Was. Pozdrawiam serdecznie, wróżka Anna.